Marta Szymik-Telesz, Odgłosy Góry Zamkowej, a dzisiaj porozmawiamy o tym właśnie instrumencie, czyli o flecie. Moim Państwa gościem jest Ola, która nam właśnie opowie o flecie. Dlaczego wybrałaś właśnie ten instrument? Myślę, że to był taki zbieg okoliczności, ponieważ do mojego przedszkola przyszli uczniowie szkoły muzycznej z koncertem i przedstawiali wiele różnych instrumentów. I jednym z tych instrumentów był właśnie flet poprzeczny i myślę, że to był taki mój pierwszy kontakt z tym instrumentem i takie pierwsze zauroczenie, ponieważ nie dość, że podobała mi się bardzo barwa dźwięku, ale również taki wygląd zewnętrzny instrumentu. No więc przyszłam do domu, powiedziałam moim rodzicom, że bardzo bym chciała, żeby mnie zapisali do szkoły muzycznej. I rodzice bardzo się ucieszyli, ponieważ moja rodzina od kilku już pokoleń jest związana ściśle z muzyką. Moja prababcia, babcia grały na skrzypcach. Prababcia podczas studiów śpiewała w Filharmonii Krakowskiej. Natomiast moi rodzice uczęszczali tutaj też do szkoły muzycznej. Ja natomiast zaczęłam edukację muzyczną w wieku 7 lat i realizowałam jednocześnie dwie szkoły, podstawową i właśnie tutaj popołudniową szkołę muzyczną pierwszego stopnia. Czyli ta muzyka cały czas towarzyszy Ci w życiu? Dokładnie, nie wyobrażam sobie życia bez niej. A był jeszcze jakiś inny instrument, jakaś fascynacja może jakimś innym właśnie instrumentem? Powiem Pani, że na pewno pianino zawsze w jakiś sposób uzupełniało. Bo to jest ta podstawa. Tak, to jest taka podstawa, ale też próbowałam swoich sił w gitarze, ukulele, ale to już tak amatorsko bardzo. Amatorsko, czyli został flet, ale tutaj mamy jeszcze taki mniejszy, taki troszeczkę zakręcony ten flet i Ty właśnie zaczynałaś swoją przygodę z fletem na tym instrumencie, tak? Zgadza się. No właśnie taką ciekawostką dotyczącą fletu jest to, że dzieci nawet w wieku 6 lat mogą zacząć naukę gry na flecie. Właśnie dzięki tej tutaj główce, ponieważ ona sprawia, że flet jest krótszy, przez co dzieci z krótszymi rączkami sięgają do każdej klapki na instrumencie. Czyli to jest taka wersja dla dzieci? Tak, zgadza się. A powiedz mi, co Ci sprawia najwięcej trudności? Co jest takim wyzwaniem właśnie, ucząc się grać na tym instrumencie? Czy już opanowałaś do perfekcji? Nie, do perfekcji to na pewno nie. Nie uważam się za perfekcjonistkę pod tym względem. Na pewno takie sprawy techniczne, bo każdy utwór jednak jest w stanie człowieka zaskoczyć. Mhm. A największą satysfakcję? Kiedy utwór jednak nie zaskoczy i się do końca zagra? Dokładnie. Znaczy, myślę, że ogólnie mi taką satysfakcję sprawia to, że mogę siebie słyszeć w jakiś sposób, jak wykonuję ten dany utwór poprzez nagranie chociażby. I przez to mam jakąś taką satysfakcję, ponieważ widzę ten progres. Kiedy byłam małym dzieckiem, widziałam nagrania, jak byłam takim maluszkiem, grałam proste utwory i idę do coraz trudniejszych. Mhm. I jeszcze znasz jakieś ciekawostki na temat tego instrumentu? Myślę, że taką ciekawostką jest też to, że flet poprzeczny nie jest instrumentem drętym blaszanym. Owszem, jest wykonany prawie w całości z metalu, natomiast jest on dętym drewnianym instrumentem. A wzięło się to z tego, że wiele lat temu po prostu pierwsze flety były tworzone właśnie z różnych rodzajów drewna. No, natomiast zaczęto szukać takich trwalszych surowców, materiałów, na przykład właśnie taki metal. Jaki utwór nam dzisiaj zagrasz? Jaki przygotowałaś dla nas? Jest to La Basque francuskiego kompozytora Marie Marais. I myślę, że jest to też w jakiś sposób takie ukazanie moich emocji. To w takim razie słuchamy i z niecierpliwością czekamy na ten utwór. Thank you.